Gdybym został zawodowym piłkarzem, ile bym tak naprawdę zarabiał? Oho, chyba czekaliście na ten odcinek. Nie no, ale tak naprawdę ciekawiłoby mnie na przykład ile, jak ja bym był takim na przykład zawodowym piłkarzem, to ile bym tak naprawdę udźwignął z tego? I tu już się nasuwa pytanie. Także możemy sobie teraz szybciutko teraz to odkreślić. Gdyby na przykład strzelał tyle goli co Lewandowski, o Jezu, ile bym miał milionów. Słuchajcie, tak naprawdę gdybym opracował technikę strzelenia goli, podawania, po prostu robienia tego co robią zawodowi piłkarze i też za granicą, to moje dochody czy tam przychody tego co robię byłyby tak naprawdę... Za strzelenie jednego gola to bym dostał chyba, nie wiem, 100 albo 200 tysięcy. I naprawdę, a na miesiąc to chyba bym bańkę chyba zarabiał. To ja bym co miesiąc takie milion. O Jezu. Mówię wam szczerze. Gdybym tak był znany na całym świecie, tak naprawdę od 17 roku życia, to... bym się tak rozwijał do 21, 22 życia, to ja w wieku 21 lat już bym miał coś takiego, że takie drużyny jak Manchester City, Barcelona, czy nawet Manchester United, czy nawet inne kluby europejskie, Jezu, to po prostu biłoby się we mnie i naprawdę bym szczerze, gdybym był taki jak Lewandowski, to mógłbym nawet kosztować 100, 150 albo i 180 albo i nawet 200 milionów euro, bo Mbappé przeszedł za niecałe chyba 200, nie, Neymar za niecałe chyba 220 milionów euro, też że zapłacił Barcelonie, ale Neymar chyba odejdzie, ale nie jestem tak naprawdę pewien, ile bym zarabiał, ale bym był po prostu najbogatszym Europejczykiem w Europie. Albo i jeszcze dalej, także no fajnie by było, ale troszeczkę gdyby ta kasa odbył. Patrzcie, Villa, Gucci, Balenciaga od kamerzysty. O Jezu, co to by było, ale no to są niestety tylko takie, wiecie, marzenia. Ale marzyć, za marzenia nie karają, jak to się mówi, no. Znaczy, ogólnie nie marzę, znaczy, mam marzenie tylko jedno, tak szczerze, nie, mam trzy. Zwiedzić Nowy Jork, polecieć do Messiego, nie do jego domu, ale do PSG. I co największe, mieć czapkę Balenciagi, wozimy się, nie? No, także to było tyle. Powiedziałem, ile w szczególności mogę zarabiać, także mam nadzieję, że się cieszycie. Bu! Dziękuję za obejrzenie i widzimy się, drodzy Państwo, w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! O kurwa, się wywalę.